godzinę, żebym nie przekroczył i chcę poinformować księdza tu siedzącego z przodu, że mam okulary do czytania i daleko nie widzę, także jakieś kartki, to ja... Aha, rozumiem, że tak to załatwimy. Dobrze. Proszę Państwa, chcę Państwu opowiedzieć o takiej metodzie, o takim pomyśle pracy z młodzieżą na Wielki Post. Nazywa się to Ban Wielkopostny. Proszę Państwa, w tym roku doliczyliśmy się już 10. rok, kiedy ten Ban Wielkopostny działa. Przez te 10 lat Fundacja Nasza Szczęście do Dzieciństwo realizowała ten pomysł, ten projekt cały z Wydziałem Katechetycznym Kurii Lubelskiej. Także jubileusz obchodzimy i cieszymy się bardzo z tego powodu. Proszę Państwa, Ban Wielkopostny oraz sama nazwa i cała ta metoda i wszystko to, co Państwo zaraz usłyszycie, to była i jest próba szukania takich rozwiązań, które by przystawały do tego, czego potrzebuje młodzież, czego szuka, czym się dobrze dzisiaj czuje, ale z drugiej strony, żeby oczywiście treści zostały te, które powinny być. W związku z tym, proszę Państwa, w Banku Wielkopostnym chodzi o to, żeby gromadzić kapitał miłości, różnego rodzaju działania, które są zaproponowane młodzieży, one mają na celu gromadzić kapitał miłości. Proszę Państwa, oczywiście metoda Banku Wielkopostnego jest sposobem na przeżycie, sposobem na przygotowanie się do właśnie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Proszę Państwa, jest to Bank Wielkopostny, jest również bardzo dobrą metodą wychowawczą, dlatego że jest to sposób na pracę z grupą. To znaczy, że katecheta, czy nauczyciel, czy inny lider, który założy z młodzieżą oddział Banku Wielkopostnego, może, czy też powinien, utworzyć z tej młodzieży grupę. To znaczy taką grupę, która ma swoje cele, zna swoje zadania, wytwarza swoje normy i zasady, która wytwarza swoją strukturę i która ma tak zwane miejsce skupienia. Oczywiście, jeżeli ta metoda jest stosowana w szkole podstawowej, to występuje to w formie bardzo takiej prościutkiej. Jeżeli jest to w liceum, to już możemy zastosować bardziej złożoną formę. Proszę Państwa, po pierwsze, może przejdźmy jeszcze, to do tego wrócimy, że proszę Państwa, więc chodzi o to, żeby założyć oddział Banku Wielkopostnego. Ten oddział może być założony w klasie, w szkole, w parafii, może być założony w domu, może być założony w każdej innej instytucji. Po wypełnieniu takiego zupełnie prostego formularza, który tutaj widzimy, no uznajemy ten bank za, ten oddział banku za założony. Proszę Państwa, otóż tutaj właśnie oddziały, zaraz do tego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, więc jeżeli na przykład oddział banku tworzony jest w liceum, to wówczas warto zrobić go na wzór tak zwanej grupy zadaniowej, to znaczy z wyłonieniem takiego zarządu, z wyłonieniem osób, które zajmowałyby się promocją, które zajmowałyby się organizacją różnych działań, które zaraz o tych działaniach powiem, które miałyby no, przysparzać tego kapitału miłości. Czyli możemy tutaj już mówić o właśnie strukturze grupy. Proszę Państwa, może zobaczcie Państwo teraz na to. Otóż oddział banku i to co robi bank, jakby jest zbudowany na kanwie tych trzech podstawowych zachowań wielkopostów, czyli jałmużna, post i modlitwa. Za pomocą tych metod młodzież gromadzi ów kapitał miłości. Zobaczcie Państwo, za pomocą, co to znaczy jałmużna? To znaczy młodzież w tym Banku Wielkopostnym poszukuje różnego rodzaju działań, które no, mogą być konkretnym pomaganiem rodzinom wielodzietnym, mogą być pomaganiem starszym,
może być pomaganiem ubogim, dzieciom, czyli różnego rodzaju działalność dobroczynna. I to jest robione w zakresie jałmużny. Post chodzi o to, żeby szukać, namawiać wszystkich swoich znajomych, kolegów, rodziców, żeby oni deklarowali się do postu. Tak samo, żeby deklarowali się do modlitw. I to również tworzy ów kapitał miłości. A później trzeba szukać intencji, czyli jakby tych, którzy potrzebują jałmużny, czyli pomocy, ale potrzebują i postu, potrzebują i modlitwy. I tutaj na wcześniejszym slajdzie widzimy, proszę Państwa, te takie dwa podstawowe druczki, za pomocą których właśnie młodzież gromadzi z jednej strony deklaracje tych lokat, czyli posty i jałmużne, a z drugiej strony zbiera intencje, dla których te posty i te modlitwy miały być przeznaczone. Proszę Państwa, generalnie wygląda to w ten sposób, że jakby przedmiotem działania tego banku jest właśnie jałmużna, czyli młodzież organizuje różnego rodzaju działania, które byśmy nazwali jałmużną. Poszukuje osób, którym należałoby udzielić takiej czy innej pomocy. Poszukuje intencji do postu i poszukuje tych, którzy pościć chcą. Tu prowadzi szerokie działania, nazwalibyśmy nawet promocyjne, czy nawet marketingowe. To samo z modlitwą. I tutaj kreatywność i pomysłowość i młodzieży, i katechetów, i księży z poprzednich lat jest ogromna. Bo oczywiście organizowano drogi krzyżowe, nawet organizowano wystawienia Świętego Sakramentu, organizowano modlitwy na przerwach, mnóstwo różnych po prostu działań. Również ci działacze Banku Wielkopostnego wymyślali najróżniejsze pomysły takie marketingowe, żeby na terenie szkoły można było, czy osiedla, czy parafii, można było ten Bank Wielkopostny propagować. Zwróćcie Państwo uwagę, że i wrócę do tej myśli, że jest to metoda wychowawcza. To znaczy tutaj naprawdę mamy możliwość angażowania bardzo takich szerokich grup dzieci i młodzieży. Jest to, co oni lubią robić. Działać, robić promocję, pokazywać się, występować. A robią to wszystko w takiej konwencji, jak najbardziej treści wielkopostnych. Sprawdźmy czas. Dwie minuty, 20 sekund. Komunikujemy się z księdzem Słowiem, bo tutaj, jak mówiliśmy, te kartki nie bardzo. Proszę Państwa, więc raport końcowy. Oczywiście, kto chce, zawsze to jest miło i zawsze to jest fajnie, jak wiemy, ile tych oddziałów powstało, jak wiemy, jakie były tak zwane dobre praktyki, jakie były pomysły. Rzeczywiście przez te lata nazbierało się tych pomysłów bardzo, bardzo dużo i właśnie dzięki temu, że te osoby, które oddziały założyły, później zechciały do nas przysłać te raporty końcowe. Proszę Państwa, od środy popielcowej będzie działała strona Banku Wielkopostnego. Tutaj widzimy adres tej strony. Będzie można wszystkie informacje tam otrzymać. Będzie można dzielić się tam dobrymi praktykami, takimi na bieżąco. Będzie można plakat sobie pobrać i w ogóle być w stałym kontakcie po prostu z nami, bo też chcemy, żeby ta strona internetowa była trochę taką płaszczyzną wymiany wzajemnych doświadczeń. Proszę Państwa, tak właśnie wygląda ta strona, bo to jest strona z tamtego roku. Dodam tylko, że w tamtym roku to nawet mocno była taka audycja, jeżeli nie ma w pierwszym programie telewizji polskiej Raj i ten Raj przez cały okres Wielkiego Postu mówił o tym banku i pokazywał różne działania w całej Polsce. Proszę Państwa,